Tu dałeś 1 Tymoteusza 2:15, Biblia Tysiąclecia, albowiem jeden jest Bóg, jeden też jako przykład do naśladowania. 1 Piotra 2 rozdział 27 do 25. Chrystus dał nam wzór. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan, tam jest jego wzór, czyli życiorys, jak go naśladować. Jak Jezus służył swemu ojcu, naszemu dziadkowi, że tak powiem, to my mamy służyć Chrystusowi, bo on wyuczył apostołów i nas uczy w duchu prawdy, Jana 14, 17, bo duch prawdy jest pośrednikiem, czyli łączymy się w tym duchu. Tak, jest elektrownia i musi być jakiś przekaz elektrowni, czyli prądu. To dla nas jest to duch prawdy, Jana 14, 17, którego świadkowie Jehowy nie mają, bo mają ducha Jehowy, są w świecie i nie mogą ducha prawdy zrozumieć, bo są w świecie, jak faryzeusze. Czyli Jana 14, 17, ten duch prawdy tak jest opisany. Duch prawdy, którego świat przyjąć nie może. Świadkowie Jehowy są w świecie jako faryzeusze, mają Pana Jehowę, nie mają króla Izraela, co zamordowali go Panem Jehową. Tak, bo w słowach prawdy jest prawda. Duch prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, nie zna. Widzialna organizacja to nie jest wiara. 2 Koryntian 5:7. Wy go znacie, bo przebywa w was, was będzie. Czyli uczniowie Jezusa go znają i jego ducha prawdy się dostaje przez wiarę w prawdę Chrystusa. Dzieje apostolskie 5:32. Przesłuchanie z wiary się dostaje ducha. Galacjan 3:2, 3:14, 3:26 do 29. Także mamy błogosławieństwo abrahamowe. Bo Abraham miał wiarę, a świadkowie Jehowy mają widzialną organizację, tak samo jak katolicy mają widzialne tradycje, obrzędy i też mówią, że 2000 lat, ale to 1700 lat mają tą religię, rzymski kościół powszechny. Także Galacjan 3, 26, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi, czyli ja jestem synem Bożym przez wiarę, nie przez organizację świadków Jehowy, w Jezusa Chrystusa, nie w Jehowę. Efezjan 5:26. Mamy się zanurzyć w Jego słowie prawdy, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, w Jego prawdzie, naukach, Jana 4:14, ta Samarytanka też uwierzyła i przemówiła, bo dzbanek zostawiła przy studni Jakubowej, wodę literalną. I przeoblikliście się w Chrystusa, nie Jehowę, nie ma Żyda, świadka Jehowy, Adwentysty, Baptysty, katolika, niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzna ani kobiety, albo wy wszyscy jesteście jedno, jesteście w Jezusie Chrystusie. Czyli Jana 10:16 jest jeden pasterz, to jest Chrystus. Jako baranek zgłupiał i dał się zamordować, ale stał się naszym jedynym pasterzem prawdy jako nauczyciel, król, ojciec, zbawiciel. A jeśli jesteście Chrystusowi, a nie świadkami Jehowy, tędy jesteście potomcem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Czyli Abrahama widział Jahwe, 1 Mojżesza 3:15 i Abraham wierzył w Jahwe, czyli w Chrystusa. To jest ta jedna nadzieja. Efezjan 4:4 jest jedna nadzieja i mi przekazuje mi nadzieję, prawdę, czyli jest jedna nadzieja, którą Chrystus nam objawił i ona jest na Syjonie w Słowie Bożym, w prawdzie, Jego prawdzie. Księga Daniela 2:44, 7:27, Księga Daniela 12:3, że wnikliwi teraz zrozumieją, ale Księga Daniela 12:10 bezbożny tego nie zrozumie. Ale jest czas wybudzenia, bo ja z Urszulką już głoszę ponad 20 lat. Chrystus zaczął swoje 1000 lat 26 lat temu i wszystkie dziewice zasnęły, tak? W przykładzie Nowego Świata mamy dziewice, zasnęły wszystkie. I tu wpisano, że o środku nocy, a w przykładzie warszawskim jest o północy, a tu środku nocy. I one zasnęły wszystkie. I teraz jest budzenie dziewic. I Dawidku, jak jesteś pierwszą dziewicą, która się wybudzi, to chwała Ci za to dałby Bóg Ojciec w niebie, Chrystus Jahwe. Także Mateusz 25, 5, 6 werset. Gdy oblubieniec, czyli Chrystus, król Izraela, się opóźniał, wszystkie skłoniły głowy i posnęły. Także posnęły, czyli są w kłamstwie, nie rozumieją jeszcze tej prawdy Chrystusa, co apostołowie zrozumieli. I w samym środku nocy rozległ się krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie mu na spotkanie. I my właśnie już głosimy 26 lat, jak Chrystus przyszedł i głosimy prawdę, żeby się wybudziły żona Jezusa czy oblubienica. I na wesele, bo Jezus ma żonę, ma dzieci, Hebrajczyków 2:13. Szatan związany, sądy się odbyły i teraz pierwsze zmartwychwstanie. Jak się obudzisz, Efezjan 5:14, to zmartwychwstaniesz z zakłamanej religii, organizacji świadków Jehowy, bo ona jest martwa dla Chrystusa. Bo służy Jehowie, widzialnej
instytucji i korporacji, strażnicy i przebudźcie się. Także 144 tysiące jest teraz kompletowane i ja jako poganin jestem szczepiony w Izraela ze 144 tysiące. Rzymian 11 rozdział, 25 i 26. Bo teraz pełnia pogan ma wejść, 11 rozdział list do Rzymian, czyli do pogan. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tą tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela. Jakub, Izrael, nie Żydzi. Żydzi to są mordercy, prawdziwy Izraelita jest dobry. Aż do czasu, gdy poganie, Mateusz 6:24, ja z pogan jestem szczepiony właśnie, w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, nie organizacja Świadków Jehowy, tylko cały Izrael. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Czyli ja mam pieczątki Syjonu i 144 tysiące. Siódmy anioł mi przekazał błogosławieństwo i wiem, że Chrystus mi postawił siódmego anioła Henryka Szymczaka i on mi przekazał błogosławieństwo, objawienie 21:9, siódmy anioł. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, Henryk Szymczak, tak się nazywał w świecie, bo jest imię, nazwisko w świecie, tak, ale on był aniołem od Chrystusa, tak, który miał siedem czasz napełnionych siedmioma ostatnimi plagami i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci oblubienicę. Czyli ja jestem oblubienicą, małżonką baranka, bo baranek ma żonę, czyli jest nade mną Chrystus, nie Jehowa. 1 Koryntian 11, rozdział 1-3, w duchu prawdy Jana 14:17 i 12 aniołów. Ja jestem z tych aniołów, a tu są apostoły, w pierwszym przyjściu, w drugim są anioły. I dlatego czasy pory wykładamy Słowo Boże za darmo, pokarm na czas słuszny.